W tym filmie zrobimy sobie kilka przykładowych ćwiczeń, które są dostępne na naszej stronie Khan Academy do korzystania z której Was zachęcam. Warto się na tej stronie zarejestrować. Rejestracja jest darmowa i można po prostu założyć sobie konto lub korzystać z tego konta, który już macie na Facebooku czy na Gmailu i za pomocą tego konta się logować. To jest wszystko bardzo proste. No i jak się zalogujecie, założycie sobie konto, no to będziecie mogli zbierać punkty, zbierać odznaki. Korzystać z mapy wiedzy, i tak dalej, ten postęp w zdobywaniu wiedzy, jaki będziecie robili, będzie się zapisywał. Tutaj na przykład mamy za zadanie zebrać pięć prawidłowych odpowiedzi z rzędu po to, żeby zaliczyć ten, ten temat, czyli temat przestrzeni zdarzeń elementarnych, z też przestrzeni probabilistycznej. No i to są zadania podobne do tych, które na filmach rozwiązywałem na temat rachunku prawdopodobieństwa. Tutaj mamy te filmy po angielsku. Są na, na YouTubie, na naszym kanale Han Academy Polski te same filmy po polsku. No to rozwiążemy sobie teraz te zadania, żeby zobaczyć jak to działa. Tutaj mamy treść zadania. Tu będziemy wpisywali odpowiedź. Tutaj możemy sobie podejrzeć, jakie są akceptowane formaty. No i widać, że tutaj akurat będziemy wpisywali ułamki, no bo to są prawdopodobieństwa, czyli to zawsze ułamek mniejszy od jedynki. No i tutaj istota informacja, że ułamek ma być skrócony. Bo jak nie będzie skrócony, to pewnie Będziemy poproszeni o poprawienie odpowiedzi. No dobrze, no to róbmy zadanie. One są na razie po angielsku. Wkrótce powinny pojawić się tłumaczenia polskie, ponieważ są one w przygotowaniu. No ale na razie mam po angielsku, więc zrobię po angielsku, ja będę szybko tłumaczył. You are given two six sided dice to roll. For a given roll, what is the probability that the black die is even and the white die is two? Czyli mamy takie zadanie. Mamy dwie sześcienne kostki. I teraz pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że jak rzucimy tymi dwiema kostkami, to na czarnej wypadnie parzysta liczba, a na białej wypadnie dwójka? No to widzimy, tutaj mamy taką ściągawkę, która pokazuje wszystkie możliwe wyniki losowania, wszystkie możliwe zdarzenia elementarne. Czyli to nam ma pomóc w rozwiązaniu tego zadania. Wszystkich możliwych wyników jest 6 razy 6, czyli 36. No, i tutaj jest 36 pól w tej tabelce, i teraz wiemy, że to będzie mianownik naszego ułamka, jakie będziemy liczyć prawdopodobieństwo. 36 możliwości, a teraz musimy powiedzieć, ile spośród tych wszystkich możliwości sprzyja temu zdarzeniu, o które jesteśmy pytani w treści zadania. No to mamy mieć dwójkę na drugiej kostce, czyli na, a na pierwszej ma być liczba parzysta, czyli wiemy, że jesteśmy w tym rzędzie, bo tutaj są dwójki na drugiej kostce. No i to będzie 2 na pierwszej, 4. I 6, tak? Czyli są trzy takie zdarzenia spośród wszystkich 36 możliwych. Czyli prawdopodobieństwo będzie 3,36, no to się skróci przez 3 i będzie 1,12. No brawo, udało nam się zrobić pierwsze ćwiczenie prawidłowo. No to bierzemy się za następne. Może tu sobie przesuniemy, że później nam się wszystko zmieściło na ekranie. You are given two dice to roll. One is black with six sides, the other is white... With four sides. For a given rule, what is the probability that at least one die is four? Czyli zadanie jest takie, że teraz mamy czarną kostkę sześcienną, a białą kostkę czworościenną. Czworościenna kostka ma cztery ściany, ponumerowane od 1 do 4. I teraz pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że co najmniej na jednej kostce wypadnie 4? No to zobaczmy. Tutaj mamy przede wszystkim, ile jest zdarzeń elementarnych? 4. Możliwości dla białej kostki, 6 możliwości dla czarnej, czyli 6 razy 4, 24. Teraz ma być czwórka na co najmniej jednej kostce, czyli jest tak: czwórka na czarnej to są te zdarzenia. Teraz czwórka na białej to są te zdarzenia. No to ile ich jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zresztą program nam podpowiada, skoro zaznaczyliśmy to, że jest ich 9. Czyli prawdopodobieństwo tego, że wypadnie czwórka na co najmniej jednej z nich, jest równe 9/24. To można skrócić przez, przez 3, tak? 9/24 to będzie 3/8. Sprawdźmy czy dobrze obliczyłem. Tak, udało mi się. No i czyli przechodzę dalej. Mamy już dwa dobrze zrobione z rzędu. Następne zadanie. You are given two dice to roll. One is black with six sides, the other is white with four sides. For a given roll, what is the probability That the dice add to 3 or less. Czyli pytanie jest, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że dostaniemy w sumie 3 lub mniej. No to podobne zadanie już robiliśmy, więc będzie łatwo. Znowu mamy jedną sześcienną, i jedną czworościenną, czyli znowu 24 wszystkie możliwe wyniki. I teraz musimy znaleźć tylko te, gdzie jest 3 lub mniej. No to tu jest 1 plus 1, czyli 2. Tutaj jest 2 plus 1, 1 plus 2. No i to wszystko. Tak, są trzy takie. 3/24. To się skróci przez 3 i będzie 1 ósma. Jeżeli dobrze obliczyłem, sprawdźmy. No super, świetnie mi idzie. Zróbmy następne. You are given two dice to roll. One is black with six sides, the other is white with four sides. For a given roll, what is the probability you roll the same number on each die? Czyli pytanie jest, jakie jest prawdopodobieństwo, że na obu kostkach wypadnie to samo? No, i znowu jak w poprzednim przykładzie mamy jedną sześcienną, jedną czworościenną, no to musimy znaleźć te zdarzenia, kiedy wypadnie to samo na obu. To jest proste, tak? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. No i koniec. Są cztery takie zdarzenia spośród wszystkich 24 możliwości. 24 to jest liczba wszystkich zdarzeń elementarnych, a cztery zdarzenia elementarne to są te, które spełniają warunki tego zdarzenia którego prawdopodobieństwa mamy obliczyć? No i prawdopodobieństwo będzie 4,24, co się skróci przez 4, i to będzie 1,6. 1,6. Znowu dobrze, tu jakieś punkty mi się dodają. Gdybym był zalogowany, to zbierałbym na swoje konto te punkty i potem odbierał jakieś nagrody. Wirtualne oczywiście, ale zawsze, zawsze jest to jakaś satysfakcja. No i ostatnie zadanie. You are given two dice to roll. One is black with six sides, the other is white with four sides. For a given roll, what is the probability that the black die is odd and the white die is three? Czyli na czarnej kostce mamy mieć nieparzystą liczbę, a na białej ma być trzy. Znowu mamy 24 wszystkich możliwości. I na czarnej kostce ma być liczba nieparzysta, a na białej ma być trzy. Czyli... To jest ten rząd, gdzie są trójki na białej kostce i teraz patrzymy, gdzie są nieparzyste liczby na pierwszej, na czarnej. Tu jest jedynka, trójka i piątka. 3 są takie zdarzenia, 3 z 24, czyli prawdopodobieństwo będzie 3/24, a zatem 1/8 po skróceniu. No i udało mi się 3, yy, przepraszam. No i udało mi się zdobyć 5. Pragdowych odpowiedzi z rzędu. Tutaj się wyświetlił taki napis, że dostałem nowego badża, nową odznakę za pięć zrobionych z rzędu prawidłowo zadań. Więc tak to działa. Zachęcam do wykonywania zadań samodzielnie i do rejestracji na portalu Khan Academy.